Dzień dobry, dzwonek wolności, zaraz sięgnę po niego. Zadzwonił. Najpierw co dzisiaj? Dzisiaj sobota, 20 marca. Byłem pod Pałacem Kultury. Porozmawiałem z kilkoma spośród wielu setek policjantów, którzy właśnie odgrodzili kordonem organizatorów, uczestników Marszu o Wolność pod Pałacem Kultury. Rozmowy były mało owocne. Byli mało rozmowni policjanci, nawet nie czepiali się, że chodzimy, to nie tylko ja oczywiście, bez nakrycia twarzy. Mieli inne problemy. Mieli psy w kagańcach, mieli konie. No i dowiedziałem się później, jak poszedłem na pole mokotowskie, na drugie zgromadzenie, dowiedziałem się, że jednak ZOMO jest. Prewencja jednak jest gdzieś tam ukryta. Rozmawiałem też z uczestnikami. Wszyscy, którzy się nie dostali do środka, no, postanowili chyba pójść na pole mokotowskie, uwaga, na piknik wolności organizowany przez World Freedom Alliance i Justynę, już nie Sochę, ale Walker. Tam też poszedłem. Kiedy tam byłem, było tam dosłownie kilkanaście osób z zamiarem uświadamiania spacerowiczów z psami. Przeważnie chodzą z psami po polu mokotowskim w Warszawie. I to tyle, co mam do powiedzenia o dzisiejszych wydarzeniach, które jeszcze trwają, bo ci z centrum idą na pole mokotowskie, czy tam już doszli niektórzy chyba. Policja pewnie interweniuje. Natomiast to, co dla mnie jest ważne, to to, że Justyna Socha zrobiła po raz kolejny to samo, co wielokrotnie w ubiegłym roku. Z tym samym efektem. Rząd i inne władze, policja odpowiadają też tak samo. Chociaż łagodniej na pewno niż w październiku, nauczyli się czegoś. Dobra robota, ale nie ściąga tłumów. Nie ściąga tłumów. Polacy nie pchają się na manifestacje, bo w ogóle nie lubią manifestacji już od dawna. Zresztą, o ile Justyna Socha i Grzegorz Braun byli pod Pałacem Kultury, o tyle główna organizatorka pikniku wolności na polu mokotowskim, Justyna Walker, nie przyleciała. Podobno miała kłopot z wydostaniem się z Anglii. A więc no, z tego wiele nie będzie. Powiedzmy sobie wprost, tak jak oczywiście są efekty, tak? No, są efekty, ale nie są to efekty na dużą skalę. To jest kropla, która drąży skałę, tak? To są jacyś tam przekonani policjanci, jakieś tam kolejne osoby, gdzieś tam, osobistości, którym się już nie chce dalej pchać się w ten absurd, ale no, to jest bardzo powoli, a historia goni. Dlatego i to podobne wnioski dotyczą Konfederacji. Konfederacja z oporem, ale jednak w końcu się ustawiła się na dobrej pozycji. To nie zmienia faktu, znaczy nie zmieniło jej poparcia wśród wyborców. Jeżeli wierzyć sondażom, a chyba można wierzyć, skoro ich tyle jest, to poparcie nie przekracza 1,5 miliona, czyli wzrost jest minimalny. Tymczasem mamy w Polsce wydarzenia bardzo, bardzo niepokojące. Obecna władza, obecna ekipa rządząca zmierza wyraźnie ku przejęciu pełni władzy na dłużej. Znaczy, chce zmierzać, bo zmierza faktycznie, według mojej oceny, dokładnie przeciwną stronę. To znaczy, popełnia takie błędy, że to przejęcie władzy, czy to w imieniu jakiejś władzy wyższej, czy to po prostu tutaj przy poparciu wyborców polskich, w ogóle jej nie grozi obecnej ekipie pisowskiej. No ale widzimy, że takie zamiary ma, że chce coraz więcej i więcej i więcej władzy, pieniędzy. Tak dalej. Dlatego ja po prostu myślę sobie i podpowiadam to głośno, nie podszeptuję, że może i pewnie już powstaje jakaś siła polityczna, która będzie bardziej atrakcyjna dla tych paru milionów Polaków, którzy mogli, znaczy, powinni w zasadzie poprzeć Konfederację, no a nie popierają ciągle z jakichś powodów. Czy to dlatego, że Konfederacja jest niespójna wewnętrznie, że
Jeden ich odstręcza Janusz Korwin-Mikke z Grzegorzem Braunem, chociaż przyciąga ich Artur Dziambor i Krzysztof Bosak, ale z kolei innych odstręcza Krzysztof Bosak i Artur Dziambor, a przyciąga Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke, ponieważ jedni i drudzy, jedna ekipa i druga jest wewnątrz Konfederacji, to jedni wyborcy i drudzy wyborcy czują się niekomfortowo z tym i nie lubią tej Konfederacji, no bo obok tych fajnych są tacy niefajni też, tak. Więc myślę, że ta partia powstanie, co więcej, bardzo chętnie bym przyłożył ręki do tego, żeby zadziałała, ale to jest jedna rzecz, to jest partia, to są partie, ja sam osobiście się nie chcę angażować w żadne partie, bo no mam, szczerze mówiąc, taką emocjonalną odrazę do życia partyjnego. Parę partii w życiu zaliczyłem, z kilku kandydowałem gdzieś tam, do jednego ciała wybieralnego, do innego i to nie były miłe doświadczenia. Ja natomiast myślę, że warto, niezależnie od tego, że część z nas mogłaby znaleźć sobie nową reprezentację polityczną, partyjną, część z nas, bo oczywiście wielu z nas, Polaków, ma inne poglądy, na przykład wielu z nas po prostu nie boi się szczepionek, tak? Polaków wielu się nie boi. Nawet do tej szczepionki AstraZeneki zgłasza się ponoć ponad połowa zapisanych. Chociaż no, wszyscy słyszą z mediów dowolnych, nie tylko jakichś tam niszowych, że jest ona groźna i uczeni w różnych miejscach świata, w Norwegii, w Niemczech ostatnio, wczoraj chyba, twierdzą, że powoduje ona zakrzepy, u niektórych oczywiście, no ale nikt z nas nie wie, czy nie jestem niektórym i nie umrze po tej szczepionce. Do tej szczepionki jeszcze wrócę, dlatego myślę sobie, że też nie wszyscy widzą też totalitaryzm, tak? Nie wszyscy widzą ten totalitaryzm pełzający, który nas ogarnia. Trzeba mieć pewną wyobraźnię, trzeba patrzeć na świat z pewnego dystansu, żeby widzieć, jak świat zmierza ku totalitaryzmowi ponownie. Zresztą on już przecież pełza od dawna. No, do demokracji już nie wspominajmy, bo to jest od dawna fasada wszędzie na świecie. W paru tylko krajach jest jakakolwiek demokracja, tak naprawdę. Zwłaszcza bezpośrednia jest, to jest ważne. Szwajcaria, Islandia, niektóre stany Ameryki, prawda, skutecznie praktykują referenda. Demokracja przedstawicielska no działa w ogóle generalnie źle, a w większości państw formalnie demokratycznych jest czystą fasadą, teatrem, niczym więcej. Ale zostawmy demokrację, gorzej, że odbiera się nam w Polsce i wielu innych krajach coraz większe poucie, jeszcze nie ciała, ale na razie wolności i prawa, i praw, które nam przysługują, a także obrywa się prawo z jego korpusu, z korpusu prawnego, tak? No nie praktykuje się oczywiście, już mało gdzie można liczyć na to, że jakiekolwiek naturalne prawo jest praktykowane przez państwa czy rządy, ale nawet prawo pisane nie jest praktykowane, jest coraz częściej gwałcone, masowo co orzekają sądy w Europie, a także w Ameryce. Nie wspominam o Wschodzie, no bo tam prawo w ogóle funkcjonuje inaczej i ciężko się o prawo w Chinach upominać, czy nawet w Rosji, która jest od Chin jednak znacznie bardziej wolnościowa tradycja. Tak, tak, Rosja ma znacznie bardziej wolnościową tradycję niż Azja Wschodnia. A więc prawo i wolność. I myślę, że pora na to, żeby ktoś wziął inicjatywę na siebie, bo ja mogę podszeptywać, ale nie jestem dobry w organizowaniu, że byłem kiedyś dobry w organizowaniu, ale mnie to zmęczyło i za młodu i chyba już bym sobie nie dał rady na starość. Mianowicie ktoś mógłby się pomyśleć o powrocie do starych, dobrych czasów. Ja jeszcze pamiętam z młodości takie dwie rzeczy, które były za PRL-u. No, one były nagłośnione przez wrogie mocarstwa, więc dużo się o nich wiedziało. Teraz nie ma tych wrogich mocarstw chyba, które by to nagłośniły, ale mam na myśli takie dwie rzeczy jak Komitet Samoobrony Społecznej KOR i Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
One były wtedy stworzone, zwłaszcza ten drugi, pod hasłami podsuniętymi oczywiście z Ameryki, czyli hasłami obrony praw człowieka, jako tego czegoś, co, no, co w Helsinkach, również kraje komunistyczne, powiedzmy bardziej kraje bloku sowieckiego, uznały za obowiązujące. I w tej obronie praw człowieka, no, można było występować z podniesioną przyłbicą, co też uczyniło wielu znanych ludzi w Polsce, znanych nazwisk, nie występując wprost politycznie, a już na pewno nie partyjnie. Myślę, że teraz też jest na to pora. Wtedy było to ten ruch obrony praw człowieka był rozbity. Różne były tam przywiązania, każdy miał inne relacje, a to z jakąś ambasadą, a to z kimś tam, a to przyjacielskie, a to ideologiczne. Zostawmy to, no teraz też tak jest, ale kto wie, może by się udało dzisiaj stworzyć w Polsce komitet, ruch, który by skupiał ludzi zaangażowanych w obronę prawa po prostu, obronę prawa i wolności przed obecnym rządem, rządem pisowskim. Ale ponieważ byliby to ludzie zdecydowani, to jest podstawa oczywiście istnienia czegoś takiego, ludzie niepartyjni, ludzie niezwiązani z czynną polityką, może byli kiedyś politykami, ale teraz nie muszą być, może będą, ale teraz nie są. Ci ludzie mogliby skupić te wysiłki i, no, pewną rozpoznawalnością swoich nazwisk i twarzy bez maseczek mogliby podpisać te wysiłki, tak? Wspólne wysiłki obecnie podejmowane przez wielu prawników, działaczy społecznych, przez to powstające społeczeństwo obywatelskie, wysiłków w konkretnych, indywidualnych sprawach przedsiębiorców, ludzi zatrzymywanych, jest ich na szczęście niedużo, ale są, ludzi karanych mandatami, prawa łamanego, no, na dużą skalę przez obecną władzę. Ale uwaga, ci sami ludzie, gdyby nie zechcieli, na co liczę, przejść do polityki czynnej, mogliby się tym samym zająć po upadku obecnej władzy pisowskiej. Bo to nieważne, kto łamie prawo i kto narusza nasze wolności. Czy to jest Kaczyński, Morawiecki, czy to jest Hołownia, czy to jest Bosak, czy to jest Tusk. To jest kompletnie obojętne. I szczerze mówiąc, ja bym się chętnie w coś takiego zaangażował. Partie mi nie odpowiadają, natomiast coś takiego tak, to ja nie wyjdę z inicjatywą, bo jestem kim ja jestem. No, jestem tam jakiś masny, rozpoznawalny dla może kilkudziesięciu tysięcy ludzi w Polsce. No i reprezentuję poza tym, znaczy bywam wyzywany od oszołomów. Myślę, że nas, oszołomów, za dużo w takim komitecie nie może być. Powinno być też trochę takich, którzy nie są wyzywani od oszołomów. I razem da się wiele rzeczy zrobić. Niezależnie od sympatii politycznych, od razu ja deklaruję, że ja w obecnym spektrum politycznym żadnych sympatii specjalnych nie mam. To osobiście mogę lubić tego czy owego, ale żaden szyld mi tam nie odpowiada. Jeden bardzo mi odpowiada, drugi mi mało odpowiada. I myślę, że takich jak ja jest wielu. Także z tych, którzy na przykład pojawiają się w mainstreamowych telewizjach, piszą komentarze dla mainstreamowej prasy, a też widzą, no, to co widzimy chyba jednak wszyscy, absurd, zgony ludzi, no teraz zwłaszcza znowu, zgony ludzi pominiętych przez służbę zdrowia, wyrzucanie ludzi ze szpitali, bo COVID jest ważniejszy. Wyrzucanie 40 pacjentów z oddziału w szpitalu powiatowym na północ od Warszawy, po to, żeby przyjąć jednego zakatarzonego człowieka, który miał pozytywny test. To jest wiadomość z Mławy. A przecież to się powtarza z dnia na dzień ciągle w coraz większej liczbie polskich szpitali. Liczę na to, że ludzie znani, mówię, także lekarze, prawnicy, ci, którzy już się angażują, ci, którzy jeszcze nie angażują, mogliby coś takiego podjąć, zajmując się ściśle ograniczonym zakresem spraw, żeby nie wchodzić w konflikty, a ograniczeniem tego zakresu, zakreśleniem zakresu
to już by się sami musieli zająć, czy to zdalnie, czy może ewentualnie też niezdalnie, bo przecież. A, no właśnie, z tym niezdalnym spotkaniem takiego komitetu, no może być problem, bo to wiemy, że już od dawna są plany stanu nadzwyczajnego. Wiemy, że obecna władza odsuwa tę decyzję. Są różne pomysły, dlaczego. No ale te pomysły, pomysł stanu nadzwyczajnego takiego lub innego jest. Co gorsza, niestety politycy partyjni właśnie i ich zaplecza eksperckie od wiosny poprzedniego roku podsuwają, że stan klęski żywiołowej był świetny. Nie myśląc o tym, że po pierwsze pisowska władza nie musi wprowadzić stanu właśnie klęski żywiołowej, może wprowadzić stan wyjątkowy albo i wojenny, o czym parę razy wspominałem. Może, tak. I pisowska władza może go wykorzystać tak, jak będzie chciała, wbrew i na szkodę tych, którzy go postulują, ten stan. Może też, w co bardziej wierzę, pisowska władza taki stan, powiem brzydko, no, spieprzyć. Spieprzyć ze szkodą dla siebie, ale także, bo tam wielkich organizatorów to nie ma w tym zespole rządowym. No ale przy okazji będą poważne ofiary także po stronie nas niewinnych, tak? No oni winni sobie zrobią jakąś krzywdę, ale nam też zrobią. To nie jest dobry pomysł z tym stanem nadzwyczajnym i stan nadzwyczajny ponadto może nam utrudnić chociażby właśnie spotkania może nie warszawiaków między sobą, ale już może być kłopot z komunikacją lub jakimś łapaniem ludzi na, jak to w Czechach jest, tak, na granicy powiatów. No, kto wie, do czego jest zdolna nasza policja, jeżeli dostanie jakąś zachętę. Chociaż myślę, że nie da się zachęcić za bardzo do takich rzeczy. No, ale zobaczymy. W każdym razie myślę, że nie ma co za bardzo czekać. Jeżeli ktoś zechce łaskawie podjąć tę myśl, zmodyfikować, poprawić i podać dalej, to ja osobiście będę bardzo wdzięczny i niech mi da znać zwrotnie, to ja też chętnie się pod czymś podpiszę i wezmę się za jakąś robotę konkretną, nie wiem za co jeszcze, ale za coś się wezmę. Proszę o łapki w górę, nie łapki, tylko kciuki w górę, proszę o subskrypcję, ale przede wszystkim proszę o mądrych ludzi, o to, żeby zareagowali.